Tym samym rozpoczynamy uroczystość podsumowania bydgoskiego konkursu recytatorskiego American Splendid Poetry of Robert Frost. Chciałabym gorąco powitać wszystkich zebranych, przedstawiciela firmy sponsorującej, zaprzyjaźnionej szkoły językowej International House. Powitajmy oklaskami właściciela szkoły, pana Grzegorza Puszcza. Przedstawiciela kierownictwa zespołu szkół chemicznych, panią Urszulę Bogodzińską. A przede wszystkim przybyłych laureatów i opiekunów oraz uczniów zespołu szkół chemicznych. Przesłuchania do konkursu trwały aż 2 dni, a oceniało je jury w składzie. Pani Joanna Burzyńska z Liceum Innowacji Twórczej, pan William S. Fedor ze Szkoły Językowej International House, pani Nina Cuska, instruktor teatralny oraz pani Barbara Niewiadomska, nauczyciel języka angielskiego. A teraz poprosimy głównego organizatora konkursu, panią Magdalenę Krzyżańską, o przedstawienie idei i celów konkursu. Zorganizowany po raz pierwszy w tym roku konkurs miał zmotywować młodzież do doskonalenia umiejętności językowych, kształcenia postaw czynnego uczestnictwa w kulturze oraz prezentacji uzdolnień językowych i recytatorskich. Mamy nadzieję, że okazja sięgnięcia po teksty w wersji oryginalnej spowoduje większe zainteresowanie tym elementem kultury. Zaskoczyła nas i ucieszyła duża ilość zgłoszeń. Mieliśmy nadzieję, że można z tego wysnuć wniosek, że młodzież coraz biegle posługuje się językiem angielskim i rzeczywiście nie myliliśmy się. Recytacje konkursowe stały na wysokim poziomie, przy czym młodzi ludzie prezentowali nie tylko umiejętności językowe, ale także w wielu przypadkach uzdolnienia recytatorskie czy nawet aktorskie. Cieszę się, że jak w ubiegłym roku mogliśmy liczyć na pomoc ze strony właścicieli i pracowników Szkoły Językowej International House oraz Liceum Innowacji Twórczej. Szczególnie chciałabym podziękować również opiekunom laureatów, których wkład w przygotowanie był ogromny. Ze strony organizatorów chciałabym zapewnić, że bydgoski konkurs recytatorski w języku angielskim będzie kontynuowany tak, aby w przyszłym roku jeszcze więcej osób mogło zaprezentować swoje umiejętności. Dziękuję. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wysłuchania piosenki pod tytułem Wonderwall zespołu Oasis, która w zeszłym roku zwyciężyła w konkursie piosenki angielskiej Music Zone. Wykonają Alicja i Jędrzej Łytkowski. So high.
pani Barbarze Niewiadomskiej. W imieniu własnym, jak i jury, chciałabym Was serdecznie dzisiaj powitać, a szczególnie naszych gości. Chciałabym powiedzieć, że w tym roku konkurs zaprezentowany przez naszych uczestników był naprawdę na wysokim poziomie. Jesteśmy nas wszyscy dumni. A to, że Wy właśnie jesteście tutaj dzisiaj z nami, oznacza, że to na Was jury właśnie zwróciło szczególną uwagę i że to Was chcemy nagrodzić. W czasie długich obrad, zarówno w poniedziałek i we wtorek, jury brało pod uwagę nie tylko wymowę, jeśli chodzi o język angielski, ale również intonację, a także interpretację wiersza, jak i przekazanie go publiczności. No bo to jest bardzo ważne w tego typu konkursach. Muszę powiedzieć, że wszyscy kandydaci naprawdę spisali się na medal. No i przez to jury miało bardzo twardy orzech do zgryzienia, kogo wybrać. No wybraliśmy 6 osób, które według nas były najlepsze. I dzisiaj właśnie tutaj jesteście. Właśnie dzisiaj w imieniu jury chciałabym serdecznie Wam pogratulować i wręczyć nagrodę. Jury przyznało wyróżnienia, jak i pierwsze, drugie i trzecie miejsce. I od wyróżnień właśnie zacznę. I tak zapraszam. Jakuba Buziała. Malwinę Żyrek. Witam serdecznie wszystkich. Bardzo
chciałem podziękować za możliwość uczestnictwa tutaj w tym wspaniałym konkursie. Gratuluję organizatorom i oczywiście wszystkim uczestnikom. Nagrody, które żeśmy ufundowali, to są za Best Diction. To są równorzędne dwie nagrody. Pierwsza to jest dla pani Sary Straszewskiej. I druga jest dla pani Kamili Grobidłowskiej, ale chyba pani Kamili dzisiaj nie ma. Także to jest ta druga książka. Dziękuję za możliwość uczestnictwa, współuczestnictwa. Wszystkim życzę powodzenia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również wszystkim za przybycie. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok w gronie wspaniałych młodych recytatorów. The last came a knock, and I thought of the door with no lock to lock. I blew out the light, I tiptoed the floor, and raised both hands in prayer to the door. But the knock came again. My window was wide. I climbed on the sill and descended outside. Back over the sill, I bade them come in. To whoever we knock at the door may have been. So at a knock, I emptied my cage